Ja przyjechałam 16 lat temu do Ameryki. Moim marzeniem w życiu to było jechać i jechać, żeby zobaczyć Amerykę, jaki to jest kraj. No i spełniło się. Przyjechałam, bo tu już córka moja była i wysłała mi zaproszenie, żeby ją przyjechać odwiedzić. No i tak jakoś to się to wszystko ułożyło, że jestem do dzisiejszego dnia tutaj. Tęskniłam za swoimi, po jakimś czasie, za swoimi dziećmi, za swoim domem, za rodziną, ale najwięcej to tęsknił za swoimi stronami. Ja mieszkałam na wsi koło Zakopanego, więc uprawialiśmy trochę, mieliśmy trochę ziemi, mieliśmy krowę, mieliśmy, no i dzieci chodziły do szkoły, dojeżdżały do Nowego Targu, do Zakopanego. No nie było to łatwe, no bo dosyć daleko trzeba było dojeżdżać. I tam spędzałam 50 lat. W Polsce mam dwie córki i dwóch synów. Jedna córka ma dwóch synów, a jeden syn mój ma trzech synów, więc mam pięciu wnuków w Polsce, za którymi bardzo tęsknię. No i za wszystkimi dziećmi. Tęsknię za rodziną, za siostrami, za sąsiadami. No i opiekuję się taką babcią, która ma już skończyła 99 lat. Za dwa miesiące będzie miała 100 lat. No to tu mnie tak trochę podtrzymuje na duchu, że ma ogród, mogę uprawiać warzywa, pomidory. Bardzo miałam duże, piękne pomidory w tym roku. No i cieszę się, że mogę jej pomagać. Ona jest samotna i ja jestem samotna. Więc ja mam swój pokój na górze i chodzę, już jestem wolna od mojej babci, którą się opiekuję, od godziny 6. Więc wieczory są dosyć długie. To ja mam czas na rozmyślanie, na czytanie Biblii, na uczenie się psalmów. No i tak mi to wszystko później przychodzi do głowy i tęsknota, i ta samotność. Bo dużo czasu jestem sama, no, aż do 7 rano. I tak ta tęsknota wciąż wraca do mnie, ale mimo tego cieszę się bardzo, że jestem tu i że po jakimś czasie mogę jeszcze powrócić do Polski, zobaczyć swój kraj, swoją ziemię. No w tej chwili to mi marzenie zostało powrócić do Polski. Zobaczyć dzieci, zobaczyć wnuki i swoje strony, swój dom.